Dobry wieczór. Nazywam się Mateusz Borek, a obok mnie zasiada Roman Kołkow. Witam, bardzo się cieszę, że mogę tu dziś być. Zaraz zaczynamy. Przed nami pierwszy mecz sezonu ligowego, który zapowiada się w tym roku szczególnie interesujący. Rozpoczyna się pierwszy mecz nowego sezonu ligowego. Piłkarze z pewnością chcieliby go zacząć od zwycięstwa. Oba zespoły liczą na udany początek spotkania. Okazja do strzału. Podjął decyzję o strzale. Dobrze bronią, naprawdę dobrze. Brama. Prostopadłe zagranie. Uwaga! Walker, John, Fernando. Znalazł się we właściwym miejscu i przejął piłkę. Utrzymuje się przy piłce. Ma dobrą pozycję. Padła! Bramka! Gol na otwarcie. Gra dopiero co się zaczęła. Wspaniała bramka w wykonaniu napastnika. Mają dziś 1-0. Z pewnością będą chcieli utrzymać to prowadzenie. Dawid. Strata. Górna piłka za plecy obrońcy. I wpadła! Bramka! Znowu zostali przyparci do muru. Ciok! To dodaje grze kolorytu. Przyjrzyjmy się, jak zareagują na to zawodnicy. Mamy remis 1-1. Podprowadził piłkę do przodu. Mogą znów objąć prowadzenie dobrym dośrodkowaniem. Odbiera piłkę. Atak spalił na panewce. Lewandowski. Przeszli do kontruderzenia. Upłynęło 15 minut pierwszej połowy. Przecina podanie. Idealne podanie. Podjął decyzję o strzale. Niezła piłka, ale była zbyt mało precyzyjna, by zagrozić bramce rywali. Brama. Kiepska próba podania. Sullo. I oddaję z powrotem. Sullo. Przerzuca za plecy obrońców. Kum. Jest już w polu karnym. Wpadła! Kapitalnie! Odzyskują prowadzenie. To była jego druga bramka w meczu. Jest dziś wyśmienicie dysponowany. Minimalne prowadzenie przy stanie 2-1. Szuka gola. Piłka w rękach bramkarza.
Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. Silva. Dobra piłka na skrzydło. Tak, siedzi numer 3. Powiększają swoje prowadzenie do 2 bramek. Wspaniała bramka w wykonaniu pomocnika. Mamy tu wspaniałą bramkę. Piękny rajd. Dwubramkowe prowadzenie. 3-1. Konan. Wciąż przy piłce i rusza na bramkę. Podanie nie przyniosło efektu. Atak został przerwany. Doskonały odbiór. Mknie do przodu. Ach, cóż za szansa. Może być groźnie. Moim zdaniem to było celowe. Sędzia pokazuje, że będzie rzut karny. Całkowicie zgadzam się z arbitrem, bo obrońca nawet nie dotknął piłki. Oto dobra okazja, by dodać coś do swojego wyniku. Wspaniale ją przyjął! Piękny strzał w lewy róg bramki. Świetny rzut karny, książkowy przykład. Cztery jeden może wydawać się bezpiecznym prowadzeniem, ale nie daje miejsca na samozadowolenie. Chorągiewka w górze. Spalony. Dobra decyzja sędziego asystenta. Kum. Strzał z dystansu. Och, pomylił się dosłownie o milimetry. Zastanawiam się, co on chciał zrobić z piłką z takiej odległości. Zdecydowanie mu nie wyszło. Utrzymał się przy piłce. Silva strzelił już jedną bramkę w tym meczu. To jest ważna piłka. Dawid. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Kum. Strzela. Konan. Wzdłuż lewego skrzydła. Ogromna szansa na brzutkę z lewej flanki. Jest uderzenie na bramkę. Bramkarz zażegnuje niebezpieczeństwo. Brama. Podał na wolną przestrzeń na skrzydle. Łatwa piłka dla obrońcy. Zakończyła się pierwsza połowa i drużyny schodzą do szatni na przerwę, gdzie pewnie usłyszą sporo cierpkich słów ze strony swoich trenerów. Roman, jak byś ocenił ten mecz? Mecz zły nie jest, ale nie nazwałbym go wyjątkowym. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie ciekawiej. Fani na pewno będą mieli o czym rozmawiać w przerwie. Jest 4-1. Rozpoczęła się druga połowa. Czy piłkarze zmienią coś w swojej grze? Obie drużyny bez zmian. Mamy brzutkę. Obrońcy są skoncentrowani. Brama. Silva. Wspaniała piłka do środka. Bramkarz nie myli się. Dawid. Oto Martins. Źle obliczona interwencja kosztowała drużynę rzut wolny. To jest żółta kartka. Jego pierwsza kara dziś, więc będzie musiał bardzo uważać przez resztę czasu. Thank you.
temu podaniu zabrakło precyzji. Ich pierwsza zmiana dziś. Trener decyduje się go zmienić, zanim jego piłkarz otrzyma jeszcze jedną żółtą kartkę. Jest okazja, by dośrodkować. Uderza głową na bramkę. Dobra obrona ze strony bramkarza. Piłka teraz pod ich kontrolą. Nikt mu nie przechodzi z pomocą. Podał na wolną przestrzeń na skrzydle. Bramkarz wychodzi do piłki i ląduje ona w jego rękach. Porę stanął na drodze piłki. Kum. Podaje do środka. Upłynęło 15 minut drugiej połowy. Silva. Zagrożenie zostało odsunięte. Lewandowski. Dobry pomysł. Ma dobrą okazję do dokładnego podania. John. Rodrigo. Biega na pole karne. Dobrze bronią. Wybija w bezpieczne pole. Zagrywa z powrotem do niego. Dobrze czyta grę i przechwytuje piłkę. Przebija się przez linię obrony. I oto bardzo groźne podanie. Moim zdaniem to było celowe. Sędzia wskazuje na 11. Pomimo iż faulowany zawodnik szybko się podniósł, arbiter uznał faul za godny czerwonej kartki i usunął go z boiska. Mają nieprawdopodobną okazję z 11 metrów. Tak! Strzelcem tej bramki był napastnik. To był idealny rzut karny. Puszczona bramka zdenerwuje menadżera. Ciekaw jestem, czy zwiększy teraz nacisk na obronę. Odbiera piłkę rywalowi. Dobra postawa obronna. Decyduje się na samotny rajd. Dobra piłka na skrzydło. Stracona okazja. Strzał chybił celu. Już Mateusz, uważam, że obrońca był za daleko. To nie była dobra obrona. Napastnik miał zbyt dużo miejsca. Może to okazja do strzelenia bramki. Szuka gola. Niezły strzał, choć nieco za wysoki. Chyba doskonale wiedział, co robi, ale tym razem mu się nie powiodło. Okazja! Doskonałe, prostopadłe zagranie ponad głowami obrońców. Ach, ten strzał! O centymetry minął cel. Było tak blisko. O tam. I mamy ostatnie 15 minut meczu. Dobre, prostopadłe podanie do środka. Naprawdę piękne odebranie piłki. Zagrożenie minęło. Pięknie przeciął tor podania. Kum. Może strzelać! Uwaga! I wpadła! Bramka! I to dało im spokojne prowadzenie. To bramka numer 3, dająca hat-tricka. Ten mecz zapamięta na bardzo długo. Był dziś o klasę lepszy od wszystkich innych na boisku. Wynik to 5-2. Trzy bramkowe zabezpieczenie. Nie traci piłki. Martins. Szaleje na boisku. Piłka opuszcza plac gry.
i otrzymuje ją z powrotem. Być może atak prawą stroną będzie dobrym rozwiązaniem. Będzie szansa na bramkę. Niezła próba. Piłka świsnęła obok prawego słupka bramki. Zawodnik zdaje sobie sprawę, że trzeba próbować, ale tym razem zabrakło mu dokładności. Kum. Idealne wyłożenie. Pewny chwyt bramkarza. Wyszedł do piłki i przejął ją. Na tablicy pokazano 2 dodatkowe minuty. Oto Müller. To może być ich ostatnia szansa na bramkę kontaktową. Wrzuc auto w dobrym miejscu. Zawodnik czeka na swoich kolegów. Kolejna szansa, by wbić piłkę w pole karne. Wpada w pole karne! Dobre dośrodkowanie. Minimalnie obok bramki. Trafia w boczną siatkę. Gwizdkowi sędziego kończącemu grę towarzyszy głośny dopik widzów. Wygrywają pierwszy mecz sezonu. Zdobywają 3 punkty. Notują wspaniały start. Masz rację, Mateusz. Lepszego startu nie można sobie wymarzyć. Pora, by podziękować mojemu współkomentatorowi, Romanowi Kołtoniowi, za jego udział. Dziękuję, Mateusz. To był wspaniały pokaz futbolu. Pozwolę sobie w imieniu nas obu pożegnać się z widzami.